Teatr Śląski zaprasza na lobotomię, ale bez obaw, to nie będzie bolesna operacja. Najnowszy spektakl opowiada historię trzech kobiet, które z dzielenia się swoim ciałem uczyniły sposób na zarobek. Choć forma może wydawać się zabawna, to treść wcale taka nie jest. Na pewno to nie jest spojrzenie przez różowe okulary. Trzeba zobaczyć spektakl, żeby móc o nim coś powiedzieć. Ten spektakl, ja chciałem, żeby on opowiedział obok tych piosenek, obok tego, co pokazuje The Tiger Lilies, przedstawił historię trzech dziewczyn, dlaczego one tu się znajdują, co je skłoniło ku temu, czy jest im tutaj dobrze, czy jest im źle. To właśnie piosenkami kultowego angielskiego zespołu zainspirowali się twórcy. Wyróżniający się spośród innych zespół swoim czarnym humorem przede wszystkim, tak myślę, takimi aranżacjami i też odważnymi tekstami uderzającymi dosyć mocno w mieszczańską wygodę widza i słuchacza. Czas zajrzeć do wnętrza ludzkiej głowy i przyjrzeć się naszym najskrytszym lękom, bolączkom oraz pragnieniom, zachęcają twórcy. Prapremiera spektaklu odbędzie się 14 października.